Hej, hej, z tej strony Leukanta, witam Was serdecznie w naszej wioseczce. Jesteśmy przy wybiegu jeleni, natomiast to nas przywitała panienka. Natomiast ja już kupiłam, słuchajcie, dwa daniele. Chciałabym tutaj puścić, ponieważ one bez problemu sobie żyć tutaj razem. Zanim nam tutaj przyjdą, to my sobie przygotujemy jeszcze tutaj drugą tablicę informacyjną. Proszę bardzo, mamy tu kolejne. Taką mamy po tej stronie. Taką. Może tu postawimy to, co tu zwyczajnie. Proszę. I tutaj będą Daniele, jak tylko przyjdą. O, już są. Świetnie. To jeszcze wpadnijmy. Zobaczcie, czym się różni Daniel od jelenia. Ten ma, widzicie, tutaj dużo szersze, ma takie łopaty. Jeleń ma bardzo, bardzo wąskie poroże, zaraz wam pokażę. Samiczka tutaj jest nakrapiana. Samiec już sobie gdzieś powędrował. Powędrował sobie, chodź no. Tak? Patrzcie. Szerokie łopatę. I szukamy pana jelenia, panie jeleniu. Gdzie pan jest, panie? Tu pan jest, zobaczcie. A ten jednak ma tutaj takie strzygiste. Samiczka tu jest nakrapiana. A ta nakrapiana. Nie to. Oto. Nakrapiana nie jest. Tak? Tu nakrapiane są młode. No dobra. Jelonki mamy załatwione. Ach, to z jednej strony. Ale potrzebujemy jeszcze tablic tutaj. Jest jedna tablica. Potrzebujemy drugiej tablicy. Dobra, weźmy tak. Daniele, poproszę. I świetnie, mamy nowe zwierzaki w zoo. Co dzisiaj? Dzisiaj zajmiemy się stworzeniem projektu, który... Czekajcie, będziemy gdzieś na płaski teren. Okay. Zrobimy sobie projekcik, nam pomoże w edukacji gości, w zwiększeniu edukacji. Czyli budujemy sobie te tablice edukacyjne. Bierzemy tu. Jak potrzebujemy tablic edukacyjnych. Takich tablica z informacjami. Proszę bardzo. I lecimy z tym. Dobra, też z Bali, prawda? Bo chcemy utrzymać ten styl. Żeby to było wszystko z Bali. Zastanawiam się tylko. Gdzie, jak to zrobić? Czy wykorzystać to? Jak się raczej to nie uda wykorzystać. Zrobić w ten sposób. Padałoby. Teraz tylko jeszcze. Czy to dam radę zmieniać jakoś? Dałabym radę pozmieniać, ale to i tak te boki zostają. Dobra, czyli musimy się posiłkować, prawda? Tutaj naszymi. Balami. Znowu krzywo się ustawił. A nie szkodzi. Taki bal. Taki. To wygląda z góry.
kompletnie bez sensu. No dobra, to musimy to zrobić co nieco inaczej. Czyli najpierw postawić sobie ściankę. Teraz... Gdzie co? To wezmę tylko po to. Żeby móc sobie tutaj to wyrównać. Gdzie? Zwyczajnie. Okej. I teraz sprawdźmy, czy uda nam się prosto ustawić takie pale. A? Proszę. I drugi bal. No i teraz jest dużo lepiej. Okej. Okay. Ta ścianka niech stoi, może się jeszcze przyda. A nie, w udogodnieniach. Zastanawiam się, przyspieszyć. Ostatnio był film z gadania. Może by tak teraz przyspieszyć? No, żeby tego gadania było jak najmniej. Tak mi się wydaje coś, co? Że jednak chyba przyspieszymy sobie. Dobra, słuchajcie. Przyspieszam to budowanie. Włączę się, jak już będziemy mogli porozstawiać te tablice edukacyjne. No i tyle. Chyba tyle. Za parę minut się, słuchajcie, widzimy. Na razie.
No to wracam. Mam przygotowane, zobaczcie, tutaj dość sporo. Dość sporo tych tablic. No, od takich prostszych po takie bardziej rozbudowane i skomplikowane. No to lecimy, kopiujemy i powstawiamy je do naszego zoo. Gdzieś my tutaj na początku byśmy może coś już rzucili. O. Tu mam tą prostszą, to tą prostszą nie tu. Ale w innym miejscu. A to sobie wrzucimy. O, tutaj. Proszę bardzo. Wymieranie płazów. Tu się będzie można zatrzymać. Następna. Chciałabym tą największą teraz. Dajcie. Muszę scalić jeszcze. O, bez scalenia. Kiepsko. Okej, no, ustawimy sobie w tym miejscu. Drzewko muszę troszeczkę przestawić. O! Pompę. Co? Następny z kolei spadek populacji pszczół. Proszę bardzo. Przy okazji mamy też oświetlenie. Gdzie kolej? Tu nie chciałabym tego zasłaniać. A słuchajcie, może gdzieś tu? Może gdzieś tutaj byśmy dali taką prostszą? Ej, ja oczywiście dodam te tablice do warsztatu Steam. Żeby tam też były. Żebyście mogli sobie z nich skorzystać. Są naprawdę bardzo proste, bardzo łatwe. Tworzenie. Ktoś chciał samodzielnie sobie da tutaj łamać to bez problemu. Może? Naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Okay. Teraz weźmiemy następne sianie. Okay. Kolejna. Gdzie by ją? Tutaj jest taka ładna. Może tu. To sobie weźmiemy. Tu gdzieś koło naszego sklepu może. I słuchajcie, tu. A ja zaraz zmienię też, czy zabiorę stąd tego, ten kosz na śmieci, czy on zostawię. Zostawię, tylko zabiorę drzewko. Cześć, pani Cyprysie. Pan Cyprysz idzie tu. Zaraz.
z tego. Gdzieś tam na chwilę. Tego zrobimy tutaj, nie idziemy po tą wrzoskę, która nam nagle posła w tym miejscu, co powinna. Chodź no. Gdzie by cię tu postawić? Może tu. Okej, wróćmy. I musimy tutaj zmienić obraz, byle się nie było. Proszę bardzo. O, zaczyna to całkiem przyjemnie wyglądać. Brakuje jeszcze może tu gdzieś czegoś. Tu. O, tutaj też byśmy coś umieścili, ale małego też, nie? Dzisiaj znów nam wyjdzie na to, że takie bardziej strojenie zonu budowania było mało. Pewnie jak przyspieszę, to prawda będzie kilka minut, dosłownie kilka minut, mniej. Zobaczymy. Okay. Tak, dół. Gwiazdeczka tutaj nam powinna wpaść za edukację. Ochrona nam nie pójdzie, bo nie mamy, jakby nie wypuszczamy zwierząt na razie i tak dalej, więc jest tutaj nam nie pójdzie na chwilowo. Nie? Ale chociaż edukacja gości pójdzie w górę. No dobra, słuchajcie, to chyba na razie tyle, mi się wydaje. A, widzicie, tu jeszcze dostawiłam uzdatnianie wody, bo u jelonków była makabra. Było strasznie brudno. Więc dorzuciłam im trochę. Przecież jakoś tak strasznie blisko tu jest. Muszę to trochę odsunąć. Ja też wiem, że tutaj jest tak trochę nie tak jest, nie? Właśnie, bo to wchodziło na ścieżkę, ale dobra, może jeszcze troszeczkę przesunię. Jeszcze mogę ciut tu przesunąć. Lampy będę teraz walić, ale trudno. Nie szkodzi. Dobra, zobaczmy, co słychać w ogóle u naszych zwierząt, słuchajcie. Ile my ich mamy, co się tutaj dzieje. Tego też dawno nie sprawdzałam, czy w ogóle nie sprawdzałam na początku, jak gram, więc nie mam pojęcia. Jeśli chodzi o ile jest okej, damy i pokarm klasy trzeciej, zobaczymy. Jeleniom damy pokarm klasy trzeciej i my tutaj mamy, zobaczcie, mamy małe jelonki, samce malutkie. No to jak towarzystwo urośnie, będzie można zacząć wypuszczać. Sprawdźmy jeszcze, co słychać o osuczu. Ile was tu jest i co u was słychać?
bardziej. Może ja sobie w końcu napiszę, że to borsuki. Będę ich mamy. Oj, kiepsko, jedna pani, sami faceci. O, kiepsko. Sprawdźmy tu, jak to wygląda. Ten jest najstarszy borsuk. Ten jest najmłodszy. Dobra, wypuszczę go na wolność. Może jeszcze kupimy borsuki. Słuchajcie, jakieś samiczki by się przydały. Borsuk. Mamy kogoś? O nie. O nie. Straszne są. No trudno. W razie tak zostanie, jak jest. Jeden borsuk wypuszczony. Jedna biedna samiczka będzie eksploatowana, ale trudno. O, się patrzą na drzewo. No, tak, bo akurat na borsuki to spoczko, nie? Można za drzewa je obserwować. A, wiecie co? Zapomniałam, pamiętać, jak narzekałam, że nie można sobie spersonalizować tych ludzików i tak dalej, że jakby, no, nie podoba mi się to, że chciałabym brand w swoim co zrobić, że tak powiem. No i uwaga, będzie aktualizacja niedługo. I ta aktualizacja wprowadzi możliwość dodawania różnych kolorów ubrań personelu, między innymi, bo to będą też zmiany dotyczące prowadzenia kamery, jakieś takie nowe zachowania zwierząt, więc zrobi się naprawdę całkiem fajnie. Także będzie naprawdę miło. Tylko najpierw musi jeszcze dojść. Ta aktualizacja to jeszcze troszeczkę. Jeszcze trzeba poczekać z miesiąc. Nie, nie cały. Cały, nie cały. Absolutnie cały miesiąc. No ale. Ale trzeba poczekać. No. Tyle. Tak, i może teraz. Okej. Okay. Także będzie można zmieniać już ubranka personelowi. Może nie będzie to jakieś tam, wiecie, zachwycające. Pewnie będę mogła sobie dawać symbolu mojego zoo i tak dalej. Loga, nie loga, innych takich rzeczy. Chociaż byłoby to fajne. Ale. Ale uważam, że i tak jest nieźle. Słuchajcie, jak już tak tutaj dziubiemy, to my byśmy tutaj wyrzucili sklep. Nie, nie. Nie tak. Tak. Ja sobie to drzewko zabiorę dalej. Ding, 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 ding. I tu zrobię miejsce na mały sklepik. Siu. Zamykaj. Zamykaj. Gdzie jest mój mały sklepik? Widzicie, to są jakby dwa projekty w ogóle. Można sobie korzystać dwa osobne. Tego nie chcę. Tego chcę. Chcę. I tego chcę tutaj, w tej dziurze, którą wykopałam sobie przed chwilą. Sprawdzimy, czy to będzie miało sens. Dwa sklepiki.
sprawdźmy, żeby nie mieć takiego. Jak ostatnio numeru. Mamy tu. Excelenty też jest ok. Chcę tak. Chcę tak. Teraz bym chciała tutaj dopiero udać. Zaraz wam pokażę ten projekt. A jeszcze nie widzieliśmy. Na pewno mam go już w warsztacie Steam, że można sobie spokojnie stamtąd pobrać, obejrzeć. Że tutaj jeszcze wyczyścimy. Przecież drzewo mi tu przebiega. Zobaczycie, tutaj mamy wyczółki. Przepraszam, tu nie. A tutaj mamy. Dobra, trochę jest nie ten, ale zaraz to ogarnę. I zaraz wam pokażę, tylko wyrównam teren, przepraszam. Jak widzieliście, tam lampa była. No nie? Kłaczek normalnie, nie wiem co się wydarzyło. Jakiś kłaczek, no dobra. I więc pewnie w warsztacie jest podobnie. Nieprzesunięte grudki ziemi. Ale spoczko, to się da, widzicie, w bardzo łatwy sposób ogarnąć. Okej, tu jest lampeczka, ja ją schowam. Ona jest po to, żeby było tutaj jaśniej troszeczkę. Mamy pomidorki. Mamy kompostownik. I tutaj ten kompost też nie jest ogarnięty. Co jest? Nie, no naprawdę. Czekajcie, ja tu muszę coś z tym zrobić, bo to nie jest okej. To nie jest okej. Tego nie chcę. No nie, no słuchajcie, coś jest nie halo. No ale dobra, będę miała przy okazji możliwości pogadania z wami, zrobienia porządków. Upsa. Teraz chwyćmy tą ziemię. Zróbmy z tym porządek. Tutaj miało być to tak w miarę równo, wiecie, ładnie się zrobiło. Równo i nieładnie. Tak trzeba przesunąć. Dać go tu. A? I listeczki z powrotem. Słuchajcie, prawdopodobnie na Steamie w takim razie jest też taki projekcik z takimi jakimiś byczkami, no ale dobra. To są drobiazgi. To jesteście w stanie sobie poprawić w razie, jeżeli faktycznie tak będzie. Jak nie, dajcie mi znać i ja po prostu najpierw to poprawię i wrzucę jeszcze raz. No dobra. Mamy rozwieszone pranie, mamy kosz na pranie, mamy tu jabłonkę. To drzewko trzeba przesunąć. No i trzeba przesunąć jeszcze to, które nam tutaj rośnie w samym środku. To też nie jest porząsiu. No dobra.
Słuchajcie, mamy to. Mamy sklepy. A Excelente i Pulpi, no to trzeba by... A, dodamy sobie jakieś znaki w takim razie jeszcze. Znaki stojące. Mamy drip energii, proszę bardzo. I tutaj mamy Excelente. Excelente? Taki, gdybyśmy taki zrobili. Wiecie? On jest taki fajny, malusi. Ten jest duży, ale też w sumie mógłby być. Dobra. Kupię energii. Taki znak? Taki musiałby być tak zawieszony. Nie, tego zdejmę. Tutaj tak, tak będzie chyba ładniej. Okay. Oto mamy to, nie mamy jeszcze stoliczków, ale może by stoliczki ogarnąć z tej strony? Pomyślę. Pomyślę. No dobra, słuchajcie, chyba tyle na dzisiaj wystarczy. Sklepiki, troszeczkę nowych elementów. Tutaj cały zestaw, który wrzucę na warsztat. Byście mieli wszystko tutaj ładnie ogarnięte. Więc będzie cały taki secik. Jeszcze sprawdźmy, z której strony będzie ładnie widać, jak będzie oświetlony. Proszę bardzo. O. Cały taki secik tablic wam wrzucę. Faktycznie będzie przydatny, nie? Może tak nawet. Dobra, to ja już się przygotowuję do robienia zdjęcia, wrzucenia na warsztat. A wam serdecznie dziękuję za poświęcony czas, za wspólne budowanie. Do zobaczyska następnym razem. Hej, hej!